Witajcie Liska, już wam tłumaczę, o co chodzi. Dalej mam ten problem, chociaż odinstalowałem Hawkena. Jak widzicie, nie ma go. Był tutaj gdzieś H-A-F-K-E-N-Y. To powinien gdzieś być, jest tylko Half-Life. Odinstalowałem to. Mam nadal problem. Pokażę wam nawet, niby podłączyłem teraz właśnie pad od Xboxa. Jest, jak widzicie, niby sprawdzałem. Mam tu wyłącznie sobie właściwości. To urządzenie działa poprawnie, pokazuje, ale już wchodząc w parsowanie na wszystkie urządzenia, wszystkie elementy panelu sterowania, urządzenie drukarki, kontroler od Xboxa 360 go włączę. Sprzęt i tutaj właściwości, to jest, pokazuje, że wszystko działa poprawnie, ale gdy chcę ustawienie kontrola gier, tu niby jest wszystko, ale zaawansowane. Gdzie to było? Tak, właściwości, o, widzicie. Kontroler nie jest podłączony poprawnie. Powiem, że on jest wcześniej podłączony do komputera, a jest właśnie podłączony w tej chwili. Mimo, iż robię, ponawiam próbę, co często samo się pokazuje. Teraz wyciągnę właśnie kabel od niego i patrz, czy zniknie. Normalnie. Właśnie. Odłączyłem, no to było słychać pewien dźwięk. Podłączę teraz do innego gniazda USB. Powiem sobie, kable poprzątał jeszcze. Podłączę teraz do innego wejścia USB. Się pojawił znowu. Teraz pokażę, jak to wygląda w Bulletstorm. Na chwilę włączyłem, żeby było w oknie, można działo. Nie musiało się przy nic przełączać z trybu nagrywania, bo nie wiem, jak z tym było inaczej. Jeszcze chwila. Się włącza. Teraz za chwilę zobaczycie, mi się zdaje, że iż to powinno być H na środku, mi się zdaje, że było zawsze. Tu niby ładnie spacja, potwierdź. Aż dziwne, bo się pojawiało ten od Xboxa. Teraz próbuję Xboxem cokolwiek zrobić, nic się nie daje, niby świeci się. Co ciekawe, środkowy działa, jak widać. Ale już przełączyć nic nie mogę na nim. Sprawdźmy opcje, niby sterowanie. Włącza mi się wibracje. Cofnę sobie. I przygotował kampanię, bo chciałem sobie tam sprawdzić na utraconym raju na koniec, jak ten cały dinozaur ginie. Ten tekst, żeby sobie nagrać. O, jak widzicie, o, pokazuje mi ten. Jak przytrzymam jakiś klawisz myszki, to widzicie, co się dzieje. Głupie nie, co jest podłączone. Czy klawiatura z myszką, czy gram padem. Spróbuję nacisnąć A na padzie, nic się nie dzieje. Dopiero nacisnę spację. O, idzie cały czas przed siebie. No albo obraca, bo teraz jak zmieniłem, wychodzi na to, że jest wciśnięty. Teraz wam pokażę opcje. Sterowanie. Ustawienie przycisków. Alternatywne. Weźmy tak. Gdzie to jest? Zmiana broni, kucanie. Alternatywy domyślne. I wybiorę to. Drążków. Teraz, bo leworącznik specjalnie zmieniłem. I gdy jest tak, to jest najważniej wciśnięty. Cały czas jest prawa gałka analogowa, jakby była cały czas działała. Takie wrażenie. Zobaczcie teraz sami. O, i dalej to samo. Myszką walczenie, tak się przecież grać nie da za cholerę, prawda? No. Gdy zmienię to... No to zresztą widzicie, co ja będę tam szalał. Właśnie nie mam pojęcia, co zrobić z tym fantem. Nie pokazuje, wszystko działa poprawnie, ale nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Także właśnie proszę o pomoc jakąkolwiek, bo jak widzicie, odinstalowanie
Hawkena nic nie dało. Także właśnie nie wiem, co tu jeszcze mogło zawinić. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Także naprawdę proszę o jakąkolwiek pomoc. Dobra, Liska, to tyle. Dziękuję bardzo. Do widzenia.